Rola kobiet według Słowa Bożego. Rola kobiety. Kolejne zagadnienie. Dlaczego niektórzy twierdzą, że kobiety nie mogą nauczać? Czy nie jest tak dlatego, że interpretują oni błędnie 1 Tymoteusza 2:12? Jak pokazałem wcześniej, 1 Tymoteusza 2 od 8 do 15 wersetu zawiera instrukcje zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, zgodnie z tym, co jest odpowiednie dla każdego z nich. Instrukcje te mają zastosowanie, gdy przebywają oni w swojej obecności, ale nie tylko. Mają one szerszy, fundamentalny zakres. Nie pozwalam kobiecie nauczać ani sprawować władzy nad mężczyzną. 1 Tymoteusza 2:12. Werset ten składa się z dwóch części. Nauczać i sprawować władzę nad mężczyzną. Sprawować władzę nad człowiekiem. Sprawować władzę nad ludzkością. A więc A. Nie nauczać nie ogranicza się do obecności mężczyzn. B. Nad mężczyzną nie odnosi się do nauczania, ale do sprawowania władzy. Czy fakt, że kobieta nie powinna nauczać, jest związany z obecnością mężczyzny? Czytamy, że nie przystoi kobiecie nauczać. Ta część jest inna i niezależna od drugiej. Druga część mówi o sprawowaniu władzy. Nauczanie jest zatem zabronione absolutnie, a nie tylko w obecności mężczyzn. Zdanie nie byłoby poprawne gramatycznie, gdybyśmy ograniczyli zakaz nauczania tutaj do końca drugiej części nad mężczyzną. Kobieta nie powinna sprawować władzy nad ludzkością, nad człowiekiem, nad mężczyzną. Dlatego nauczanie przez kobietę w obecności mężczyzny jest i tak wykluczone. Ta druga część wskazuje na aspekt uzupełniający, ale nie umniejsza ani nie wyklucza pierwszej części. Dlatego, niezależnie od tego, czy są obecni mężczyźni, czy nie, wierzącym kobietom nie wolno nauczać. Chciałbym to podsumować, twierdząc, że zasadniczo Bóg nie przypisuje roli nauczania słowa lub głoszenia kazań kobietom, niezależnie od składu tych, którzy są nauczani. Tutaj poboczna uwaga z pism greckich. Nowy Testament zawiera takie zestawienie, które można by tu spróbować odczytać. Didaskein de gnaki uk epitrepo, czyli uczyć kobiecie, na co nie pozwalam. Ude autentein andros, ani sprawować władzy nad, no i andros to jest mężczyzna, człowiek. Al einai en hesychia, ale być w ciszy, w spokoju. Także tłumaczenia Słowa Bożego na języki narodowe, nie po grecku, ale na przykład na niemiecki czy na angielski, to zawierają wyraźnie, pokazują, że nad mężczyzną, nad człowiekiem nie odnosi się do nauczania, a jedynie do sprawowania władzy. Ale na nauczanie nie pozwalam kobiecie, ani na sprawowanie władzy nad mężczyzną, ale na bycie w ciszy. W języku angielskim, polskim i wielu innych nie mówi się nauczać nad kimś. A taka tam jest konstrukcja, nauczać nad kimś, ale raczej uczyć kogoś. Dlatego nad człowiekiem albo nad mężczyzną na końcu wersetu może odnosić się tylko do sprawowania władzy, bo władzę się sprawuje nad człowiekiem, nad mężczyzną. I tutaj myślę, że to wszystko wyjaśnia jednoznacznie. Kolejny punkt, którym chciałbym się zająć następnym razem,
to czy Tytusa 2:3-5 nie mówi, że kobiety mogą nauczać inne kobiety?